Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na drugą część filmu, którą Wam obiecałam, czyli haul lumpeksowy. Dzisiaj Wam pokażę koszulki, bluzki, tego typu rzeczy, coś co można założyć na górę. Ostatnio pokazywałam spodnie, głównie spodnie sukienki i obiecałam właśnie, że pokażę resztę, także już szybciutko przechodzę, oczywiście pokazując Wam jak też te rzeczy prezentują się na mnie. Zaczniemy od dwóch koszulek, są to koszulki, które wyglądają w ten sposób. Bardzo, bardzo ładna jest właśnie ta tutaj. Ona jest słodka właśnie z myszką Miki. Nie jest to koszulka jakiejś pierwszej nowości. To widać, że ona jest używana dosyć, bardzo, bo generalnie te kolory też nie są jakieś takie bardzo intensywne, ale urzekła mnie, bo jest dosyć duża. To jest rozmiar niby XS, ale absolutnie nie powiedziałabym, że jest to rozmiar XS. Fajnie wygląda i zwraca uwagę. Tyle razy, ile ją miałam na sobie, to po prostu zawsze gdzieś tam ktoś uśmiechał się do mnie. Także naprawdę fajna. Myślę, że taka właśnie na spacery, do chodzenia gdzieś tam przy domu, może niekoniecznie na jakieś spotkania ważne. Myślę, że po prostu jest bardzo, bardzo urocza. Także za tą koszulkę zapłaciłam, słuchajcie, 3 zł i no uważam, że jest całkiem fajna. Pochodzi tutaj z metki, jest napisane z firmy House. Następną bluzeczką, właśnie taką na krótki rękaw, właściwie nawet nieco krótszą, jest taka właśnie w kolorze limonkowym. Ona ma tutaj nieco przybrudzoną tą część, natomiast nie dało się tego doprać. Mam nadzieję, że nie będzie tego po prostu widać. Jak widzicie, ona jest nieco krótsza z przodu, nieco dłuższa z tyłu, ale jest to bardzo mała różnica. Kolor jest to limonka i niestety ta koszulka dosyć się gniecie, także musi być prasowana. Ale wygląda całkiem ok i słuchajcie, nawet gdyby miała mi służyć do spania, to też jest, wydaje mi się, całkiem w porządku. Tym bardziej, że kosztowała jedynie 2 zł, więc uważam, że cena bardzo niska i pochodzi z Sinseya. Niby napisane jest, że to 100% bawełny, ale czy tak jest, to trudno powiedzieć, bo czasami słyszałam, że przeklejane są te metki, więc trudno mi tutaj wyczuć. Materiał jest delikatny, więc może rzeczywiście. W każdym razie bardzo mi się spodobał kolor. Myślę, że całkiem fajnie się prezentuje. Teraz przyszedł czas na bluzeczkę już na ramionczkach, zrobiło się troszeczkę cieplej. Ja bardzo lubię takie właśnie czarno-białe pasy albo granatowo-białe, lubię ogólnie pasy. Nie przejmuję się tym, że one nieco poszerzają, po prostu dla mnie jest to wzór ponadczasowy. I ta właśnie bardzo fajnie wygląda, jest to firma Papaya, seria Weekend i rozmiar 10, czyli nasze 38. Ona bardzo dobrze się układa, jest nieco dłuższa, jest taka ala tunikowata, też kosztowała, słuchajcie, grosze, około 4 zł. Ma tutaj taką delikatną kieszonkę. Nieco prześwituje, ale nie jest to takie bardzo jakieś wulgarne. Wygląda to całkiem przyzwoicie i zdecydowanie no, już nosiłam tą bluzkę i bardzo fajnie, bardzo ma fajny materiał. Dobrze się układa, także jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Nie ma tutaj metki, żeby Wam powiedzieć, nie, przepraszam, jest metka. Jest to 90% wiskozy i 10% poliestru, czyli materiał całkiem fajny, dlatego też fajnie się ją nosi, jest przewiewna. I bluzką, która z kolei już nie jest taka przewiewna i jest nawet taką, bym powiedziała, wiosenną, nawet jesienną, jesiennoletnią bluzką, jest taka, którą kupiłam jeszcze będąc w ciąży i przymierzałam ją będąc w ciąży, więc wyglądałam jak wieloryb w niej. Ona, słuchajcie, jest taką, no tak jak mówię, czymś takim pomiędzy, to na pewno nie jest letnia bluzeczka, ale jest dosyć duża, oversize'owa, w kolorze, tak jak widzicie, szarym i ma takie nieco nietoperzowate rękawy. Właściwie może gdyby ktoś był troszeczkę większy, trochę grubszy, to może ona by się układała nie w nietoperzowaty sposób, u mnie natomiast tak właśnie układa się nieco nietoperzowato, że tak powiem. I te rękawy są u mnie tak właśnie takie ala 3/4. Więc powiem Wam tak, to jest rozmiar 14, firma nazywa się Miss Fiori. Może właśnie na rozmiarze 14 by to tak wyglądało, w sensie na pani, która nosi 14. U mnie wygląda to, myślę, całkiem ciekawie i spodobało mi się to właśnie, że ona jest taka oversize'owa, że fajnie się układa, że ma taki przyjemny materiał, że jest właśnie taką bluzką, którą można nosić latem, można mieć coś pod spodem, można zarzucić na coś. Jest po prostu taka uniwersalna i poza tym ja bardzo lubię kolor szary. I tutaj, słuchajcie, jest na 100% akrylu, czyli nic specjalnego, ale fajnie się ją nosi i bardzo mi się spodobało, jak na mnie wygląda. Także ta bluzka kosztowała mnie 10 zł i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona.
I teraz pokażę Wam dwie ostatnie bluzki, właściwie koszule, ponieważ jest to szybki haul, nie chcę Was tutaj przytrzymywać zbyt długo, jeśli będę miała nowe rzeczy, to po prostu Wam je pokażę. I są to rzeczy, które ja będę chciała zmodyfikować, bo szykuję dla Was film, w którym będę właśnie robiła takie przeróbki DIY, między innymi również z lumpeksu. I jest to koszula, pierwsza koszula, właśnie którą Wam pokażę, jest to koszula jeansowa. I ta koszula była naprawdę bardzo tania, bo ona była chyba w ostatni dzień przed dostawą za 10 zł za kilo, więc ona mnie kosztowała nie wiem ile, z 2 zł, 3 zł, naprawdę bardzo niewiele. I bardzo dobrze w niej wyglądałam, jest to rozmiar 12, nie, 38, przepraszam, czyli nasza, czyli dziesiątka, czyli 38. I ona bardzo mi się spodobała, natomiast ona nie ma tutaj kieszonki i początkowo zastanawiałam się, czy jest to specjalnie, ale chyba nie jest specjalnie, więc postanowiłam, że na tą kieszonkę po prostu coś tutaj zrobię, tak aby to fajnie się prezentowało, żeby nie rzucało się tak bardzo w oczy, że tej kieszonki nie ma. Zresztą nie jestem pewna właśnie, czy bez tej kieszonki też wygląda to fajnie. Nie wszystkim się to podoba, jak pytałam, ale sama koszula jest naprawdę bardzo ładna i ona pochodzi na pewno z Primarka, także może jakościowo super nie. Natomiast bardzo fajnie wyglądała, ten kolor też mi się podobał, także taką koszulkę sobie nabyłam właśnie do takiej małej przeróbki. I ostatnia koszula, która już z taką większą przeróbką się trochę wiąże, jest to koszula męska. Jest to koszula właśnie taka w paski, ogromna, wielka, chociaż to jest rozmiar M. Ja w niej się topię, to nie jest absolutnie mój rozmiar, ale kupiłam ją ze względu na materiał, bo bardzo mi się spodobał po prostu, spodobały mi się te paski, spodobał mi się ten materiał. Widziałam siebie po prostu w tej koszuli, jak ją przerobię. Mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego z niej stworzyć. I tak naprawdę też zapłaciłam za nią bardzo niedużo, bo około 2 zł, 3 zł chyba, więc stwierdziłam, że właśnie coś z nią zrobię. Mój mężczyzna w nią nie wchodzi, bo jest za mała na niego, natomiast też mu się tak średnio podoba, a ja po prostu widzę ją w jakiejś tam przeróbce, także na pewno taki filmik dla Was zrobię, mam nadzieję, że go szybko ogarnę i szybko wrzucę, a tymczasem to by było na tyle. Serdecznie Wam dziękuję tymczasem. Jeszcze raz powtarzając, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.